się, bo to czego się bać? Skacz! Nie narzekam na swój los. Jestem człowiekiem fortuny, co swą fortunę odnajdzie. Kielganesi. Historycy uznali go za symbol władzy i potęgi, ale... Libertalię. Legendarną i zaginioną piracką utopię. Największy piracki skarb wszechczasów mamy w zasięgu ręki. Ty kierujesz! Co? Czyś ty zwariował na razie? Tak! O, nie, nie, nie! Hej, cześć. To Mr. Knight, a to 9 odcinek serii Uncharted 5. Uncharted kolekcja Dziedzictwo Złodziei. Dziś nagrywam na nowych sławkach Sony Pulse 3D. Tych za 600 zł. Nie wiem, czy będzie lepsza jakość dźwięku, czy gorsza. Więc sprawdzam tylko na jednym odcinku. Jak możecie słyszeć w moim głosie, mam chrypkę, bo jestem chory. Po prostu świetne połączenie. Nowe sławki plus moja chrypka. Zobaczymy, czy jakość dźwięku będzie lepsza. A jak nie, to przepraszam was bardzo. Dla mnie też to jest super nowość. Bo sam szczerze mówiąc, nie wiem, jakie będę miał odczucia odnośnie tych dźwięków 3D. Podbiłem sobie już basy nawet w słuchawkach, bo można ustawić sobie basy, audio własne, strzelanki i takie tam różne ustawienia tych słuchawek są w konsoli. Więc sądzę, że po prostu nie odczuję tego jakoś tak bardzo, ale może się jeszcze dziwię. Rozpoczynamy 9 odcinek, rozdział 12 na morzu. O Boże. Hej, Nathan! No, widać ląd. Dobra, już się zszokowałem. Już był most na bas, tego się nie spodziewałem, tak szczerze. Jak ci się podoba? A, całkiem fajnie. Możesz mnie zastąpić? To ciągłe bieganie. Uciekanie śmierci spod kosy. Trzeba skorzystać z okazji i koniecznie docenić to, gdzie zaszliśmy. Sic parvis magna. Sic parvis magna. Magma. Jak lepsza. Słuchaj, braciszku. Elena ci odpuści, nie martw się. Każdy by odpuścił, jakby zobaczył taki skarb. Pewnie tak. No, nie wiem. Chyba tym razem... Miarka się jednak przebrała. Dlaczego? Zaczynamy. Myślałem, że będzie większa. Większa? Na pewno to jest dobre miejsce. To co, zaparkujemy gdzieś. Jakoś tak chyba nie odczuwam za bardzo tych dźwięków. Trzeba jak na razie. Przynajmniej jest jakaś wyspa, nie? Ta, no jest. Wypatruj czegoś stworzonego ludzką ręką. Chciałeś powiedzieć piracką ręką. Nic, rozejrzyjmy się. Czy na to mogę pływać? Umie, bo nie pływaliśmy na początku gry. Jak coś się biegło szybciej? Ło. Ej, faktycznie słyszałem tą motorówkę, jakby za mną coś było. Te zrówki naprawdę dają czaru. Ale jak teraz jestem, to słyszę za sobą. I teraz jestem, słyszę z lewej. Jestem tak. Słyszę z prawej. To się by zgadzało.
Najgorsze w tym jest to, że możemy tu wszędzie pływać. I znajdźki mogą być wszędzie, te skarby. Ale to już jest mocno stoi, naprawdę. Tak. Tak. A może ta cała Liberkalia okaże się szałasem postawionym przy plaży? Tak, albo domkiem na drzewie. A może Avery wydał cały majątek na przygotowania do wyprawy i skończyła mu się kasa na budowę Libertalii? Tak. Widzicie coś tu? Ja chyba nie widzę. A jeżeli naprawdę się wyprztykał, wtedy powinniśmy się gdzieś dobrze zaszyć. No ja to nic nie widzę. Szalone poszukiwania skarbu. Nathan, tutaj. No to na pewno wzniesiono ludzką ręką. Piracką ręką. Czyli wiem, że tam musimy iść. To znaczy, że jeszcze się rozejrzymy wokoło. A mam wrażenie, że ta grafika naprawdę daje czaru. Mam wrażenie, że stoimy. Jak mnie nie słyszę się, to naprawdę przepraszam. Przestałem te czarki już na puls. Ale przypominam, że to już wyjdzie tak naprawdę na żywo. To cała gra moja. Ten odcinek jest nagrany 2 dni przed tak naprawdę premierą. Wtedy tylko odcinek daję jako premierę. Bo niektórzy do mnie piszą czasami na czacie i ja im rzekomo nie odpowiadam, ale nie odpowiadam nie dlatego, że nie chcę, tylko dlatego, że ten odcinek już dawno temu był nagrany. Ja nie gram na żywo, ja ten odcinek oglądam razem z wami. Bo nagrany był już dawno, dawno temu, nie? Dla tych, co nie wiedzą, tylko mówię, nie? Bo niektórzy nie wiedzą. Sam, chodźmy się rozejrzeć. Trzeba znaleźć skarb. Zapasy z innej wyprawy. Aha. Co tak mamy? Notatkę? Czy będzie opłacalny? 17 stycznia 1808 rok. Dosyć to ciekawe. O cholera, sam to dziennik wnuka Burnsa. Wnuka? To ma sens. Krzyż w Panamie był pusty. Pewnie korzysta z tych samych wskazówek. Ciekawe, jak zginął. Podnosisz notatkę z dziennika. Raczej już nam nie powie. Naprawdę mądrzy jesteście, że to, że się domyśliliście. Ja nie pamiętam za cholercie, jak to przyspieszyć. I naprawdę przepraszam za mój głos. Zwijamy się. Spokojnie, nie nerwowo. Nie znaleźliśmy skarbu, ale znaleźliśmy notatkę. Ała. Gdzie tutaj mogą być jakieś skarby? Oczywiście, że tu coś może być. Ale skoczył pięknie. Rozejrzę się tutaj, idziesz? Się pytasz, no jasne. Ej, zobacz, jakiś wyciąg albo coś. Nie widzę wejścia na górę. Wyciąg? Czyli w skrócie na razie nic tu nie zrobimy. Chyba, że przyjdziemy dookoła jakoś.
Opłynę jeszcze tę wyspę na szybko. Sam, no chodź. Dobra, czekaj na mnie. Oj. Coś tu mamy. Sorry, moja kulpa. Wiem, że ciężko nam wychodzi te F-spin. Te takie dobre parkowanie. Ale znalazłem sposób, żeby tam wejść. Szybka wspinaczka w stylu Nathana Drake'a. Żeby Nathan Drake się nie męczył nigdy. Skarb. Zabytkowy kompas. Ale zawsze jakiś skarb, nie? Tak poza tym to... Nic tu nie ma... Nie, nic tu nie ma. Zatem płyniemy stąd. Właśnie zapomniałem, tam skończył się ostatni odcinek w tym uderzeniu od te belki, bo mi się nie nagrał ten moment. Przepraszam was za to, ale to było dosłownie 5 minut do końca rozdziału i wytłumaczę wam teraz na szybko. Jesteśmy na morzu, ponieważ jak Nathan wtedy dotarł do Sama, wskoczył mu na motor, potem wyszło tak, że Nathan wpadł pod samochód i musiał wyjść pod tego samochodu. Wyszedł spod samochodu oczywiście, tam go jeszcze uratował, bo pod niego podjechał tym motorkiem. Podjechali i znaleźli w tej wieży wskazówki właśnie odnośnie tej wyspy tutaj. No i w ten sposób dotarliśmy na morze, bo nie znaleźli współrzędnych, które ich tu doprowadziły. Jeżeli ktoś jest ciekawy. No dobra, jakiś skarb znaleźliśmy. Choć dużo tu pomijałem tych skarbów, widzę. Ciężko, ciężko, naprawdę ciężko tu dojść znaleźć. Lokacja jest dosyć spora. I zastanawiam się w sumie, czy to nie jest przesada. Jesteś tak dużą lokacją. Dobra, no to dajemy. Jezu, Nathan, uważaj! Czarki są. Nie wejdziemy tam trolką. Podawało mi się. Wydawało mi się, myślałem, że widziałem tu skarb. Pójdźmy zatem dalej. Tu byliśmy, tam jest ta tyrolka. Ogarnijmy jeszcze parę minut, zanim tu dotrzemy tam. Tu coś będzie na 100%. Jeszcze raz was przepraszam za mój głos. To naprawdę ciężkie przeziębienie. Bo nie ma żadnych skarbów, ja chyba jestem kiepskim poszukiwaczem.
pod wodą skarb. Łączkę. Nie musisz pływać. Mamy jakby łódź. Dzięki, dzięki. Dzięki, że mi powiedziałeś o tej łodzi. Już ci się odsyłam, kochany, już. Ja jeszcze tam płynę dookoła. Nie wiem, czy my już tu nie byliśmy. Oczywiście, że my tu już byliśmy. Widzę skarb. Świeci się z daleka. Płynie po tej skarb. Spostrzegawczość level plus. Boże, ale się wystraszyłem dźwięku. Te zawki naprawdę coś daje. Wiem, że mamy się udać do wieży, ale chcę ten skarb skarbnąć. Mamski wisior. Fajny, taki niecodzienny. Wiem, widzę te wieże, widzę. Jak już gra się piekli, to już idę. Sam proszę, idź pierwszy, skoro musisz. No tam. Wchodźmy do wieży, bo gra się mnie zdenerwuje. Może będzie kiedy indziej szansa zabrać. No. Już jesteśmy. Co się denerwujesz go? Niepotrzebny. Ładnie tu. Jeszcze sobie tu obejdę ładnie dookoła. Super, świetnie. Sprawdzę, czy niczego nie ma. Tu też się wepchnę. Bo czemu by kurczę pieczemy mnie? Stąd przeszliśmy. Zatem idźmy tu. Chowajmy tu broń. Albo... A już nie wiem. W takim miejscu wieża. Jeszcze obserwacyjne. Na pewno coś związanego z Ivarem. Aby się nam ta drabina nie zawaliła. Bo jak nam się zawali, to będą jajce. No oczywiście, że tędy. Sam, tędy. Zepsujmy się. Jesteśmy. To obiecujące. Ładne to. A co to? To jest jakiś symbol. Aha. Jakiś symbol. Brawo, dobiję. No to zdałeś to. Jak to zrobiłeś? Ty mnie nauczyłeś, że trzeba wszystko wciskać. Popatrz tam. Ten sam symbol.
Tak. Kolejna strzałka. Sprawdźmy, na co wskazuje, co? Chodź, to idziemy. Łódź jest pod nami. Nierka. Zajmę szybko tędy. Nie. O. Fajnie, przeżyliśmy. Ej, to była łódź. Znikła? O, bez jaj. Jak to się biegło? Nie pamiętam. Boże, gdzie to jest? A tu. Sterowanie. Chyba się nie dało przyspieszyć. To jest normalna prędkość latania. Gdy też było. Sprawdźmy, dokąd prowadzą te strzały. Okej. To nas prowadzi tu. Zwijamy się. Patrzcie państwo, jaki kierownik się z ciebie zrobił. Ta strzałka nas prowadzi... Tu? Ej, patrz! Tam jest kolejna strzała. I ona nas prowadzi tu. Tamta nas prowadzi tam. Ta nas prowadzi w lewo. A gdzie nas prowadzi? Prosto. Nadal prosto. W lewo. O, jaskinia jakaś. Dałbym głowę, że wcześniej tu nie było, jak przepływaliśmy. Więc się pojawiła dopiero teraz. Znak. Fajna jaskinia, schody. Dobrze się zapowiada. Przynajmniej zaparkowaliśmy ładnie. Co jest pod wodą? Zero skarbów. Zupełne pustki. Roiłoby się tu od turystów. No. O, mam pomysł. Gra nam nawet się przedstawiła. Znaczy, nie wiedziałem, że tu akurat będzie coś do wspinaczki. Jednak gra nam nie postawiła łódki. Musimy ją sami podstawić. O Boże, mój głos. Brzmi jak takie zapukane dziecko.
Ja po prostu mi gardę boli. Z tą chrypką w dodatku. Nie powiesz mi, że się teraz źle bawisz. Co, masz na myśli tę wspinaczkę? Tak, wspinaczkę na klif znajdującej się na ukrytej pirackiej wyspie. No stary. W sumie... Moim zdaniem to coś niesamowitego. Ukrytej. Nie. Ja wiem, czy da się wyspę ukryć. Dobra, wracamy do gry. Hey, nie tak szybko. Nie chciałbym sobie skręcić karku. Tak, tak. Udało mi się wyjść. Wow, Avery chyba nie był entuzjastą subtelnego minimalizmu. No co? A kto bogatemu zabroni, nie? Ładnie tu. Chodź, rozejrzyj się. Tak poza tym to nic tu nie ma. Poza jedną małą rzeczą. Wykańska misja z brązu z dziobikiem, czy jakoś tak. Nie wejdziemy tędy, oczywiście, że nie. Ale tędy już tak. Chodźmy tędy. Ej, Sam, pomóż mi z tym. Dobra. Nie, dokładnie. Idź. Już nie wrócimy tam. Trudno się mówi. Dzięki. Spoko. Rany. Ile można dźwigać ciężary i się czołgać? O, wspaniałe życie, łowcy skarbów. Czy skarb? Musisz go zdobyć. Ciężką drogą. Idziemy tędy. Jak myślisz, co to? Te łuki przypominają mi katedrę świętego Dyzmy, ale nie wiem. Most zawali się przy naszej próbie przejścia przez niego. Ale widoki. O. No dawaj. Sam. Chodź. Tylko weź się tam rozejrzyj. No jasne. No i? Jest przejście, ale nie widzę wejścia na górę. Moment. Czekamy. Nie. Sam! Żyjesz? Przynajmniej dostałem się na drugą stronę. No dobra. Jeszcze ciebie muszę tu wciągnąć. Nie, dobra. Czekaj. Nienaturalnie szybko weszliśmy. Sam! Masz coś? Sam! Hej, jesteś tam? Ktoś tu jest. Cholera jasna. Mogolska rzeźba słonia. Zniszczyłem swoje małżeństwo. Odrzuciłem przyjaciela. Ściągnąłem sobie na głowę dwoje świrów. A teraz zgubiłem brata. No ale przynajmniej nie ma tu nikogo, kto nazwałby mnie idiotą. No przynajmniej tyle. O-oj. Już się tu wgramoliłeś? Gdzie ty byłeś? Szukałem sposobu, żeby cię tu wciągnąć. No dobra, przeskocz na drugą stronę. Dzięki. Wszystko w porządku? Tak, jak najlepszym. Nie zatrzymujmy się. Okej. Okay. To się nam przyda w takim razie. Tylko nie wiem jeszcze do czego. Tak. Tam chciałem się dostać, ale nie było przejścia.
Wystarczy odsunąć te skrzynie z kamieniami. Co w tym trudnego, co? Praktycznie... To nie jest potrzebne. Już tu jesteś. Chodźmy dalej. No wiem, zgrywam się. Jak będziemy mieli jakąś rozmowę z Samem? Niezły widok. Nie słyszałeś mnie? Kiedy? No tam, wołałem cię. Nie słyszałem, a co? Martwiłeś się? Tak, że gdzieś pobłądziłeś. Że niby ja błądzę, tak? Ale o co ci teraz chodzi? O nic. Idziemy? Tak, chodźmy. Tak, idziemy. Daliśmy radę jakoś. Masz coś? Sekundkę! Sam! Niestety ślepy zaułek. Cholera. Dobra, no to wracamy! Ślepy zaułek. Może nie? Co teraz? Na pewno uda się tam jakoś dostać. Jakoś dostać, co? No, szczerze, to nie wiem jak. Ej, spójrz w dół. Tam są chyba jakieś uchwyty. Podyfy. Faktycznie to coś jest. Tu jest zejście na dół. Świetnie, idę za tobą. No, sprytnie. Ale przynajmniej swoją dziurkę wleciliśmy. Próba numer 50. Jakoś się udało. A tu. Idziemy do przodu, moi drodzy. Jak się czujesz? Nie tędy. Nie tędy, moi drodzy. Tędy jednak, tylko że... Trochę na boląc, ale... Sam, tutaj! Ciekawe, czy Emery byłby w stanie przejść przez cały czas rzeczy, idziemy dobrą drogą. Który postawił innym. Wysoko.
tędy. Jakim cudem nikt tu nie dotarł? Szczerze, to nie mam pojęcia. Bo tak chciał scenariusz gry. Ale mi to odchodzi. Dobra. Jakoś się udało. Co tam jest? Nie. Chciałem na ten sam. U ciebie. To druga największa cysterna, jaką widziałem. Hej, zaraz, a pierwsza? Później ci powiem. Ruszajmy na dół. Sam! Chodź tędy! Mów. Wszystko w porządku? Dobra! Wow, co to jest? No, ale tego wszystkiego dowiemy się w następnym odcinku serii Uncharted Kolekcja Dziedzictwo Złodziei. A póki co trzymajcie się i do usłyszenia. Mam nadzieję, już lepszym jakościowo względem mojego głosu i mikrofonu odcinku. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.